A teraz, proszę Państwa, nowy temat. Odchodzimy od polityki, chociaż może nie do końca. Andrzej Anasiak, przedstawiciel gildii księdza Michaela McGavneya w Polsce. Witamy serdecznie. Witam Panie Rzecznik. I o rycerzach Kolumba będziemy mówić. To ruch, który wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. No, Stany Zjednoczone, siedziba, miejsce, które powstało, zbudowane przez radykalnych protestantów. Pojawili się tam katolicy. Maryland był założony przez irlandzkich katolików, uciekinierzy z Wielkiej Brytanii, gdzie wyznawanie katolicyzmu było przecież zabronione przez całe setki lat, a na pewno było niemile widziane, ale te podejrzenia, że katolicy kierowani przez Watykan chcą przejąć Stany Zjednoczone, to tam się do dzisiaj spotyka ludzi, którzy takie tezy mówią na poważnie. Z pewnością tak, ale w szczególności właśnie druga połowa XIX wieku to był okres, w którym życie katolików, zwłaszcza na wschodnim wybrzeżu, w tak zwanej Nowej Anglii, było bardzo trudne. Tam też trafiają rodzice księdza McGavneya, Patryk i Mary. Tam się rodzi ksiądz McGavney, dzisiaj już błogosławiony. Wychowany, jest z pochodzenia Irlandczykiem, Szkotem? Jest Irlandczykiem, wychowany jest w rodzinie irlandzkiej, w której było 13 dzieci, połowa z tych dzieci przeżyła. Ksiądz McGavney wychowuje się w duchu katolickim, przy parafii katolickiej, spotyka bardzo pobożnych kapłanów, z których z pewnością bierze przykład. W wieku 13 lat odczuwa powołanie do kapłaństwa, jednak z decyzją ojca swojego pozostaje w domu i podejmuje pracę zawodową. Jak mówimy o katolicyzmie, o katolikach w tym czasie, to musimy pamiętać o tym, że no, traktowani byli jak obywatele drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Im też powierzane były najtrudniejsze prace. Były to najczęściej rodziny wielodzietne, co kiedyś było jakby symbolem katolicyzmu. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także i w Europie. Te trudne czasy, w których żyje, doświadcza tego wszystkiego, a więc jego rodzina w trudnej sytuacji. Później mamy taki motyw, gdy już rozpoczął studia, że umiera ojciec, więc ksiądz McGavney przerywa czas studiów po to, żeby wrócić do domu, wesprzeć rodzinę, pomóc jej, podejmując normalną pracę. Więc jeżeli mówimy o katolikach, to też musimy pamiętać o tym, że ten stosunek do Kościoła katolickiego był bardzo trudny w tym czasie. To znaczy uważani byli właśnie jako wysłannicy Watykanu, wrogowie narodu, ktoś, kto w jakiś sposób czyha na to, żeby tą wolność, która charakteryzuje Stany Zjednoczone, zagrozić tej wolności. O księdzu McGavneyu mówimy dzisiaj, bo wniósł sporo do odnowy katolicyzmu, powiedzmy. Czym jest ruch Kolumba, z jakimi założeniami powstał i jak wygląda dzisiaj? Wracając jeszcze na chwilę do tego kontekstu, musimy pamiętać, że to też jest czas taki, gdy na wschodnim wybrzeżu bardzo mocno rozwijają się różnego rodzaju organizacje tajne, do których zapraszani są mężczyźni, bardzo często imigranci, a więc ci, którzy są w trudnej sytuacji, często zagubieni, nie wiedzą, co mają zrobić, jak postępować. Zostaje im zaoferowana możliwość uczestnictwa we wspólnocie, która w pewien sposób ma ich docenić, daje im możliwość rozwoju, a jednocześnie w pewien sposób odciąga także ich od wiary katolickiej. Ksiądz McGavney, mając doświadczenie jakby z domu rodzinnego, później solidne wykształcenie do kapłaństwa i ten kontakt ze swoimi parafianami, z katolikami, zauważył ogromne zagrożenie ze strony między innymi tych ruchów, a także i wielu innych złych rzeczy, które się działy, alkoholizm, różnego rodzaju działalność nieetyczna. To było ogromne zagrożenie dla rodziny, dlatego też postanowił. No bo to jest jednak nowy świat, to są ludzie wykorzenieni, którzy wyjechali ze swoich miasteczek bądź wsi, bo do Ameryki jednak emigrowali ci najbiedniejsi w poszukiwaniu chleba, w poszukiwaniu lepszych szans i tutaj nagle wszystko można. Nikt im nie powie, ale nie rób tego, bo będziemy pamiętać. Nie, nikt nie będzie spamiętał. Dokładnie, dokładnie tak było. Ksiądz McGavney zauważył też, że to jest ogromne zagrożenie dla rodziny. Postanowił coś zrobić. Zaprosił mężczyzn ze swojej parafii na spotkanie i zaproponował im stworzenie podobnej organizacji, które funkcjonowały już w tym czasie, między innymi w New Haven, tam gdzie ksiądz McGavney pracował,
ale organizacji, która będzie się charakteryzowała kilkoma bardzo ważnymi rzeczami. Mogą do niej należeć mężczyźni, ale tylko katolicy. Mężczyźni, którzy są w łączności ze Stolicą Apostolską, a więc tacy, którzy korzystają z sakramentów świętych. To wyróżnia jakby rycerzy Kolumba także i dzisiaj w świecie. Mężczyźni oczywiście z dużym dystansem podeszli do tej propozycji. Proces jakby tworzenia organizacji był dość długi, ale no, jak widzimy, sukces jest ogromny, bo możemy się dzisiaj cieszyć wspólnotą, która składa się z ponad 2 milionów mężczyzn wraz z naszymi rodzinami. Dwie rzeczy, o których warto wspomnieć, na które warto zwrócić uwagę, to to, że ksiądz Magiwny, gdy był pytany, w jakim celu zakłada taką organizację, jego odpowiedź wtedy była aktualna i dziś moglibyśmy powiedzieć tak. Są dwa powody, dla których powstali rycerze Kolumba. Po pierwsze, by wzmocnić rodziny katolickie. Właśnie tą drogą do wzmocnienia są mężczyźni. I druga rzecz, by bronić wiary. I moglibyśmy powiedzieć, że we współczesnym świecie, jakby gdy pytamy, czym się powinni zajmować rycerze, to także zwracamy uwagę na te dwa bardzo ważne elementy naszego życia, więc wzmocnić rodzinę katolicką i obronić wiarę. W czasach, kiedy działał ksiądz McGivney, nie było jeszcze tego skoku wywołanego higieną, szczepieniami i tak dalej, więc no, przeżywało tylko kilkoro z dzieci urodzonych przez daną rodzinę. Teraz ten skok przeżyliśmy, to był baby boom w połowie XX wieku i mamy teraz poważny problem z depopulacją Zachodu. Jakby media tego jeszcze nie zauważyły, ale to się pojawi. I w związku z tym mamy taką niechęć, albo ludzie sobie pozwalają do lekceważenia ludzkiego życia. To jest problem etyczny, filozoficzny, religijny, no ale też taki zwykły demograficzny. I tutaj też jest ksiądz McGivney to zauważył, że to jest problem, że musimy szanować, musimy czcić życie nawet tych najmniejszych, nawet tych jeszcze nieurodzonych. To prawda. Rodzina, więc ta podstawowa komórka, o którą musimy zadbać, i każde nowe życie. Jakby przykładem na to, że troska księdza McGivneya o rodzinę była ogromna, jest cud beatyfikacyjny, który przyczynił się do tego, że ksiądz McGivney 31 października 2020 roku został ogłoszony błogosławionym. Otóż mamy sytuację taką, że w dużej katolickiej rodzinie, w której ma się urodzić 13 z kolei dziecko, mamy XXI wiek, a więc tą sytuację, o której pan redaktor mówił, że posiadanie dzieci jest dzisiaj niezbyt popularne. W rodzinie katolickiej ma się urodzić 13 dziecko. Rodzice udają się na spotkanie do lekarza, na normalne badania. W czasie tych badań okazuje się, że urodzi im się syn. Niestety z wadą genetyczną będzie miał zespół Downa. Zastanawiamy się, co powinni zrobić rodzice w takiej sytuacji. Rodzice akceptują tą sytuację, przyjmują to jako dar od Pana Boga, jako pewnego rodzaju doświadczenie dla całej swojej rodziny. 12 dzieci jest zdrowych, rodzice są zdrowi, pojawi się osoba niepełnosprawna, którą cała rodzina będzie musiała się opiekować. Historia się nie kończy. Za kilka miesięcy następne dość szczegółowe badania, w wyniku których rodzice dowiadują się, że życie dziecka jest zagrożone, ma śmiertelną chorobę w okresie płodowym. I lekarka, która ich badała, mówi, że w jej 30-letnim doświadczeniu zawodowym nie było sytuacji, w której taka właśnie jednostka chorobowa mogłaby zakończyć się szczęśliwie. To znaczy, na pewno dziecko umrze. Dostają dwie propozycje. Aborcja natychmiast i druga propozycja, czekamy, aż płód obumrze i następnie zostanie w sposób operacyjny usunięty z ciała matki. I teraz dylemat rodziców, co mają zrobić. Głęboko wierzących katolików. Wracają do domu, a ojciec mówi, że w ogóle nie przyjmuje do wiadomości tej sytuacji. W ogóle był zażenowany postawą lekarza, który mówi do niego, że on jako ten, który ma się opiekować rodziną, ma zgodzić się na śmierć czy na morderstwo swojego dziecka. Matka oczywiście przeżywa także dramat. To jest kolejne dziecko, które ma się nie urodzić, a więc no, przeżywają pewnego rodzaju swój jakby modlitwę w ogrójcu, tak?
padają na kolana. Ojciec zawierza całą tą sytuację księdzu McGivneyowi. To znaczy prosi go o wstawiennictwo w tym, by uratował jego dziecko. Idzie do swojej żony, mówi, że nie zgadzają się na to, by usunąć, będą się modlić. Sięgają po instrument, który jest dany każdemu katolikowi, a więc modlitwa i prośba. I wstawiennictwo sługi Bożego w tym jeszcze czasie, a w przyszłości błogosławionego. Mówią o tym fakcie wszystkim swoim znajomych. Wszystkich proszą o modlitwę za wstawiennictwem księdza McGivneya. Zachęcają do tego. Czy ojciec był rycerzem Kolumba tak, wtedy? Tak, jest rycerzem Kolumba i od zawsze wspomina o tym, że szczególnym kultem darzyli księdza McGivneya. Powiadamiają wszystkich swoich znajomych. W międzyczasie już po uzgodnieniu także z lekarzami wyjeżdżają do Europy, do Fatimy na wcześniej przygotowaną pielgrzymkę. W Fatimie staje się coś niesamowitego. Otóż w czasie liturgii, gdy kapłan czyta Ewangelię o tym, że mężczyzna przychodzi, urzędnik przychodzi do Pana Jezusa i prosi Go o to, by uratował życie jego syna, Pan Jezus mówi do niego, idź, twój syn żyje. Co się dzieje później? Jaka jest reakcja rodziców? Ojciec mówi, że poczuł wtedy, że wartość modlitwy jest ogromna, że czuje, że cała ta sytuacja bardzo dobrze się dla nich skończy. Matka z kolei mówi o tym, że czuje jakby jakiś płaszcz, jakaś zasłona zeszła z jej ciała. Wracają do Stanów Zjednoczonych, idą na spotkanie z lekarzem, jakby przygotować się do tego, do tych propozycji, które wcześniej były im złożone, więc prawdopodobnie dziecko umrze. Lekarka wykonuje szczegółowe badania i przekazuje informację, że dziecko ich będzie żyło. Przygotowuje ich do porodu, normalnego porodu. Staje się rzecz niebywała. I ta sytuacja jakby zostaje przekazana później do Watykanu jako ten dowód na to. Dziecko urodziło się zdrowe? Dziecko urodziło się zdrowe ze zespołem Downa, mając 5 lat, a więc w ubiegłym roku, w czasie beatyfikacji wnosiło relikwiarz księdza McGivneya i przekazywało go legatowi papieskiemu właśnie w Hartford, tam gdzie dokonywana była beatyfikacja. Czyli taki cud bardzo ważny. Powiedzmy o rycerzach Kolumba tutaj w Polsce. Jak wyglądają spotkania, jak wygląda formacja członków tego zgromadzenia? Tak jak wcześniej wspomniałem, rycerze Kolumba powstali po to, żeby bronić wiary i wzmocnić rodziny, a więc przede wszystkim troszczyć się o swoją rodzinę, ale także troszczyć się o siebie nawzajem. W Polsce zakon rycerzy Kolumba działa oficjalnie już od stycznia 2006 roku, a więc jesteśmy 15 lat na terenie kraju. Taką komórką podstawową jest Rada Lokalna, która tworzona jest przy parafii. Składa się z 30 członków minimum, które trzeba spełnić, żeby taką radę zawiązać, pod przewodnictwem oczywiście kapelana. Jeżeli mówimy o rycerzach, o mężczyznach, to mówimy o formacji duchowej, ale przede wszystkim o zaangażowaniu rycerzy w działalność charytatywną. Rycerze Kolumba i pan Andrzej Anasiak, przedstawiciel gildii księdza Michaela McGivneya w Polsce. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję, panie redaktorze. A państwa zapraszam do oglądania telewizji Republika. Zostańcie z nami. Poranek wraca jutro o 7 rano. Zaczynamy mszą świętą z Jasnej Góry, a potem jak zwykle kalendarium, przegląd prasy i rozmowy.